A jeśli chcesz mnie wesprzeć, to wpisz kod Jasio w sklepie Fortnite. Dziękuję. Dobra, witam was tutaj, więźniowie. Ja jestem komediant Jasio i będę was pilnować. Nikt nie może uciekać z tego więzienia i nikt nie ucieknie, bo to jest naprawdę najlepsze więzienie. I pewnie zrobicie coś złego, mnie to nie interesuje. Możecie od razu już wbiec do więzienia, ja wam tutaj otworzę. Dobra, stop. Ej, ty, panie, jak pan się nazywa? Panie? No dobrze, proszę dołączyć do szeregu i szeregiem proszę. Proszę szeregiem, nie ma tutaj żadnego pajacowania. Ktoś ma jakieś pytania? Masz na siku? Tak, za chwilkę będzie można. No, za chwilkę będzie można. Spokojnie. Dobra, proszę otworzyć. Znaczy, proszę wchodzić. Powolutku, każdy. Okej. I gęsiego. A ty gdzie smykasz? O, bolało. Bolało. Dobra, to proszę wchodzić i poczekać tam przede mną. Ja tutaj zamykam, oczywiście na klucz, czyli taką pod... No nie, czterech mi zwiało. Dobra, chodźcie tu, spokojnie, chodźcie za mną. Znaczy, jeden mi zwiał? Nie, dobrze, jest chyba wszystko. Dobra, nieważne, chodźmy za mną, będziecie mogli sobie wybrać cele. Panie komendancie! O, tak? Znalazłem jednego! Ej! Wiedziałem, że ktoś ci... Proszę, będzie strzał. Mam strzelać, a wiecie, że ta broń nie jest na kulki. Dobrze, proszę za mną. Gęsiego, do celi, zapraszam. Każda próba ucieczki będzie karana strzałem, więc ja bym tutaj nie ryzykował. Proszę wchodzić, wszyscy, dobra. Okej, kto? Stop, proszę, ej, zatrzymaj się. Chodź tutaj, ty tutaj, kto tu jest? Halo? Hej. Halo, chodź tu. Przez kibel, jeszcze nie. Dobra, proszę powiedzieć, kto mi powiedział... Pan Migao, tak? Pan Migao, proszę tak. Wystąpić przed szereg. Panie Migao. Może pan się bardzo dobrze zachowuje, może pan wybrać, z kim chce być w celi. Z nim. Dobra. A jak masz na imię? On nie umie mówić. Nie umiesz mówić. Dobrze, proszę tutaj. A ty umiesz mówić chociaż? Tak, potrafię. O jest. A ty umiesz mówić? Tak. Jest. A ty umiesz mówić, wrogu? Tak! Mówić, a nie szczekać. Dobra. A wy możecie iść do swoich cel. Tylko z one są... tak, macie w celach, siku. A, przepraszam. Tak? A co to drążek w mojej podłodze? A to ten drążek... służy do czego chcesz. A... Dobrze. Okej, zamykam wszystkie cele. Zamykam. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, proszę zgłaszać. Za chwilkę pójdziemy na obiad, więc spokojnie. Panie komendiancie, kiedy obiad? Za praktycznie 30 sekund, więc za 30 sekund zostaną otwarte cele, więc będziecie mogli wyjść. Ja tutaj będę w swoim biurze pilnować wyjścia oczywiście i będziemy tak po prostu sobie siedzieć, spędzać czas. No niestety, wy tutaj byliście bardzo źli, więc musicie siedzieć w więzieniu. Ja tutaj mam ukryty klucz w skrzynce, ale nie możecie go brać, jakby co. O, już się otworzyły cele? Tak? A pan nic nie mówi, dlaczego? Dobra, to proszę, kto jest gotowy na obiadek, niech wyjdzie przed cele i stanie pod ścianą. Pod ścianą, proszę, muszę przeszukać, czy nic nie macie złego. O, ktoś tam wybrał daleką celę. Dobra, tutaj chyba tutaj czysto, o, dobra, czysto. Panie komendancie, z nas czterech. Tak, klepnę, pyk. Brakuje nam jednego. Brakuje jednego, kto został w celi? Czy ktoś nie chce jeść obiadu? A taki dobry jest. Ej, kurczę, ktoś się tu otworzył! No nie wierzę, ktoś mi wybiegł chyba. Dobrze. Chwila, proszę tu zostać. Trzeba przeszukać cele wszystkie. O kurde, nie zamknąłem drzwi. Dobra, pyk, zamknięte. Czy ktoś tutaj został? Ja wiem, gdzie uciekł. Gdzie uciekł? Weź sprzedaj. Tak jest. A jak nie będzie go w krzaku, to nie dostajesz obiadu. A dzisiaj jest dobry obiad. Bo jadłem. Ale... To
potem. Tam da... Ale... nie z tej strony. Tam z tyłu bardziej. Ej, gdzie ty zmykasz? Dobra, nie będzie jeść obiadu. Jest tutaj, jest, popatrz. Na dole jest, schował się na dole. Ej, stop, proszę nie biegać. Totalny bezruch, proszę tutaj. Nie mogę zapanować nad taką liczbą osób. Dobra, totalny bezruch jest. Proszę się ustawić w rzędzie. Na dole, tutaj na dole w rzędzie. Oj. Tutaj na dole, rządek zrobić. Musimy przeliczyć, no i jedna osoba jak zwykle. Nie będzie jeść obiadu, proszę tutaj nie żartować sobie. Dobra. Panie komendancie, jest mały problem. Jaki problem? Słucham. Nie możemy otwierać skrzynek. No i bardzo dobrze, no właśnie nie wolno otwierać skrzynek na razie. Potem będziecie mogli... ale na razie idziemy na obiadek, chodźcie, zapraszam. A ten? To śpi? Spokojnie, dobra. Spokojnie. Taka sztuczka. Widział pan? Bardzo ładna sztuczka. Też potrafię takie. Dobrze. Tak? Tak. Ktoś jest głodny, czy ktoś nie jest głodny? Ja. Dobra. Ja. O Jezu, temu cieśniku chyba. Chodźcie. Chodźcie, zapraszam każdego. No, dobra. Proszę ustawić się w kolejce do jedzonka. Ty mówisz! O! Mówi! W końcu! Tak? O, ktoś mówi! O lol. Dobra, nieważne. Ja już nie jestem głodny. Najadłeś się popcornu, no to... Nic dziwnego. Dobra, a ja też się poczęstuję. Dzień dobry. Co panu podać? Ja chciałbym zjeść sobie chipsy tak zwane. Chipsy, coś w tym stylu. Ja muszę wejść na zaplecze. A to gdzie pan gdzie to jest? Proszę, ja tutaj pokażę. Ej! Czy ty masz klucz, żeby wychodzić? Kurczę, zamykam. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? Ej, panowie! Uciekł mi. Możemy się tu myć. Mamy tu wannę. O ty, stop! Stój albo strzelam! O! Stój albo strzelam. Dobra. Ja chciałem siku. Tak! No ty taki dobry uczeń. Dobrze, proszę wracać szybciutko. Wracać. Ja chipsy przygotowałem dla ciebie, a ty takie rzeczy robisz. Nie patrz na mnie, bo się wstydzę. Odwróć się. No dobra. No dobra. Poczekam. Już? Chwilka. Już. Już, dobrze. To zapraszam. A pan co tutaj robi? Też się załatwić przyszedł? W krzaku? Dobra. Żeby mi to było ostatni raz. Proszę tutaj, halo. Panie, stop. Panie, tutaj. Tutaj, proszę wejść do środka. I ty też. No, chodzisz czy nie, bo mam strzelać, tak? Dobra, zamykam na klucz. Nie można tego otwierać. I od razu do łazienki poszedł. Dobra, to kto jest głodny i chce zjeść? Tam są wanny, możemy się kąpać. To prawda, można się wykąpać, ale proszę nie wychodzić, bo wszystko jest zamknięte na klucz. Te wszystkie drzwi są zamknięte. Ja się kąpię z moim towarzyszem. Dobrze. Proszę nie sprawdzać tutaj. Dobra, to ja mam dla was jedzonko. Chcecie jedzonko? Kto chce jedzonko? Ja już się najadłem, Ja też. Dobra, to wy dostaniecie jedzonko. Mogę do rodziny zadzwonić? Tak, ale tylko raz dziennie można dzwonić, więc... No to dzwonię. Proszę paczkę chipsów. Chce ktoś jeszcze paczkę chipsów? Ja chcę. Ale podobno nie chciałeś jeść. Ale chipsy są najlepsze. Dałem paczkę chipsów. Ej, nie można wychodzić, to jest zamknięte. Panie, co pan? Te drzwi są zamknięte wszystkie na klucz. Oddać klucz? Tak. Proszę. Nie będę. Ale klucz to beczka. Nie będę. Ale klucz to beczka, panie. A, to zgubiłem. To do widzenia. To dobrze. A gdzie pan idzie? Tu jest biblioteka. Państwo macie czas wolny, możecie iść do biblioteki, tylko proszę nie wychodzić z tego budynku albo się wykąpać z drugiej strony. Okej, coś tu knujecie? Czekajcie, bo mi zaginęło paru więźniów chyba. Coś ja wiem, gdzie są, wydać ich? No, znaczy oczywiście. No to ja pana zaprowadzę, panie komediancie. Dobrze, komediant Jasio, to ja. Tylko, że pan będzie musiał mi drzwi otworzyć, nie? To pan tutaj jest, tak? Bo mają państwo ubiory takie... Tak? To pan, tak? Proszę powiedzieć, czy to pan. Tu, za tymi drzwiami. W sali spotkań? Tak. Oszukałeś mnie! Uciekajcie! Oszukałeś mnie, nie można uciekać!
O ty! Stój, bo stój, 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 stój! Stój, bo strzelam! Panie! Co pan? Pani, nie wstydzi się pan? A pan? O, tam dwóch jest! Proszę się zatrzymać! Ta broń nie jest na kulki! Jak zginiecie, to będziecie mieli bardzo słabo. Dobra, czy jest tu ktoś? W piwnicy? Jak znajdę, to zaprowadzę do celi i nie wypuszczę. Będzie zamknięta już do końca ta cela. Nie ma mnie w piwnicy. Nie ma? Nie ma. Na pewno? Sprawdź. Dzień, a mam sprawdzić? Kamy! Nie sprawdzaj, nie ma mnie tam. Szkoda czasu. To czemu kogoś słyszę? A? I co, jak odeprzesz? Ja do celi weszłem, bo zostawiłem drzwi otwarte sobie. Tak? Jesteś już w celi? Tak. Dobra, dobra, macie ostatnią szansę. A co pan za to latarnią? Gramy w kosza, nie widać mnie. Wszyscy do kosza idziemy, wszyscy do kosza. Do kosza? Idziemy. Dobra. Do kosza. Kto i... Proszę wejść sobie na boisko i nie wychodzić. Zamknięte jest, zamknięte jest. O, już otwieram, przepraszam bardzo. Proszę, wszystkich mamy, wow, nikt nie uciekł. Jednak broń skutkuje. Słuchajcie, gramy. Ja pierwszy. Tak? Do czegoś przyznać. Do czego? Ja byłem w piwnicy. Ty byłeś w piwnicy. Trzy razy koło mnie przebiegłeś. No dobrze, proszę grać w kosza, już nic nie gadać. Zamykam was tutaj na klucz. Tyś, tyś. I muszę oddać to dozorcy klucz. To zostaw panowie, bo nie mogę znaleźć. Co jest? 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 Ej, a tamten jak wyszedł? Jak tamten wyszedł, ej? Przecież zamknięte zostało to. Masz klucz, nie, panie? Nie, tu jest wyłamane. Zobacz pan. Wyłamaliście. Ja nie wierzę. Piłką ktoś za mocno kopnął chyba. To miało być w koszach kopanego. Dobra, już widzicie, jest noc. Pora spać, pora spać. Proszę ustawić się przed boisko. Idziemy do celi. Pora spać. To już za dużo. A ten za krzakiem co? Ma strzelić? Pan mnie znajdzie, panie komediancie. Niech pan mnie znajdzie. O nie! Będę strzelać po nóżkach, dobra. 5 jest osób, dobrze. Szeregiem prowadzi ten i idziemy. Truchtem, truchtem, nie biegiem, truchtem. No a pan? Co mam broń postraszyć? Kurczę, co za niesforne dzieciaczki. Dobrze, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Powolutku, powolutku. Otworzę zaraz, spokojnie. Jest tutaj pani pielęgniarka w tym więzieniu? Niestety nie ma pani pielęgniarki, ja tutaj jestem jedyny. Dobra, proszę wchodzić pojedynczo. Pan blokować chce? Plasterka nie ma. Bo ja potrzebuję plasterka. Dobra, klucz jest tutaj, dobrze. Proszę sobie wchodzić. Proszę otworzyć cele, panie dozorco. Dobrze, dziękuję. Proszę wchodzić i zamykamy. Proszę zamknąć wszystkie cele. A tutaj jest twoja cela, nie wiem czy zauważyłeś. A ty masz, ty masz samotną celę. No dobrze, to spokojnej nocy wam życzę. A panie komendancie. Tak? Moim łóżku jest karaluch. Sam jak to? Tutaj? Nie, tam. Proszę tutaj, otworzyć cele, gdzie jest. Gdzie jest jakiś problem? Tutaj, moim dobra. Łóżku jest karaluch. Rzeczywiście, a skąd ma pan to? To karaluch. Aha, to jest karaluch. Bardzo duży karaluch. Dobrze, to ja konfiskuję go i proszę się bawić. Mam pan specjalną celę z takim czymś. Proszę jej nie stracić. U nas też są karaluchy. Tak, zapraszam, tu? Tutaj. Gdzie jest? Nie ma tu żadnego, za łóżkiem? Nie ma. Ej! Ej! Uciekinierzy! O, tutaj jesteś, proszę, bo co ja pan tam... zobaczyć drzwi z drugiej strony. A, dobrze, rozumiem. Pan Majki jest taki, który... no po prostu lubi sprawdzać. Nie patrz, ja siku robię. Panie komendancie. Ale co ty robisz w obcej celi? Bo ja się bałem przy nim. Ale a gdzie jest osoba, która tu mieszkała normalnie? Nie wiem, nie ale wiesz? Ja się bałem tam przy nim i tutaj sobie pobiegłem. Panie komendancie. Tak? Telewizor się zepsuł. O, no niestety. Za złe zachowanie się psuje. Czekaj, pilot nie działa. Chwila, co jest? Proszę, tutaj zamykam na klucz już. Myk. Idziemy spać. Dobranoc, panie komediancie. Dobranoc, komediancie drugi. A, dobra. Panie komendancie, otworzy mi pan, bo już skończyłem. Dobra. Halo,
A tutaj. Dobrze. Dzień dobry. Chyba już nastał nowy dzień, panowie. Proszę zbiórkę zrobić. Ale ja się nie wyspałem. Mogę iść do celi? Ej, chwilunia. Nie ma klucza. Przyznawać się, kto ma klucz. Ja nie. Ja robiłem cały czas siku. Dobra, proszę stać pod tą ścianą. Zaginął klucz. Proszę wyjść z cel wszyscy. A dlaczego zaginął klucz? Dlaczego zaginął klucz? Bo ktoś go ukradł. A jak wyglądał? Jak beczka. A jaka beczka? Tutaj. A nie można się tak interesować. Co ty? To ja tutaj sobie zadawałem pytań. A czemu wszystkie skrzynki są zamknięte? Panie komendancie, niech pan pójdzie ze mną. O! Ja idę do toalety. Proszę. Panie, te drzwi tutaj. No to obok jedna. To jednak tak. Nie ma tu nikogo? Kupujesz czas dla swoich kolegów. Nie, naprawdę nie, ja widzę... Jaki konfident! Konfident? Dobra, stop. Totalny bezruch, tak? Panie, co pan kartkę trzyma? Zaginął klucz. Trzeba się dowiedzieć, kto zwinął klucz. Ej, totalny bezruch. Nawet jeżeli... Nie patrzę, to też totalny bezruch, bo jak spojrzę... Panie komendancie, ktoś uciekł! Ktoś uciekł, a ktoś potrzebuje siku. Chcesz siku, to proszę iść tak. Do tej celi się załatwić. A ktoś uciekł. Nie. Na stołówce jest. Skąd wiesz, że jest na stołówce? Skąd masz takie informacje? Tak mi się wydaje. Czy ty Widzieliśmy przez okno tutaj. Okno widzieliśmy. Tu, on tam biegał pomiędzy tymi. Pomiędzy tam drzwiami jest też okno i widać to wszystko, jak tam biegał. No dobrze, dokładnie dobrze. Tak było. Dobrze, to proszę tam zostać. Ja sprawdzę. Idę tam do was, już wracam. Spokojnie. Okej. Nie da się. Ej, gdzie wy jesteście? Proszę wyjść! Jesteśmy w ubikacji. Proszę nie wchodzić, bo my tutaj grupowo jesteśmy. Kąpiemy się. Poranny prysznic. Gdzie grupowo? Proszę otworzyć cele, gdzie jesteście. Nie ma, uciekli mi. Wiedziałem, że to się tak skończy. Ucieknął mi z więzienia. No to podobno było najlepsze więzienie, które sam zbudowałem. Własnymi rękoma? No. O! Dobra, w piwnicy ktoś jest. Uciekli do piwnicy, drzwi zostawili otwarte. Nie, to nie mogą być w piwnicy. Nie ma nas tam. No i głos mi jakiś powiada, że nie ma tu nikogo. Tutaj jesteście! No bo my myśleliśmy, że tu łazienka. Drugi wychodek. Drugi wychodek, tak zwany. Tak zwany. A no tu jeszcze jeden został, wiedziałem. No nie wierzę, panowie, naprawdę takie zachowanie w moim więzieniu. Kto inicjował całą akcję? Ja. Nie on. Ty? Nie. To ja. Kto inicjował, niech podskoczy. To ja. Dobrze, pokazaliście solidarność, bardzo dobra grupa z was. Ale proszę tutaj nie robić takich rzeczy, bo naprawdę to się źle skończy. Jeszcze na domiar złego tutaj nie jest ukryty klucz. Ale byliście bardzo blisko. A w ogóle jak uciekliście? Właśnie, kto ma klucz? Muszę zrobić rewizję. Kto ma klucz? Przyznawać się. Proszę mi go oddać. Nie natychmiast. Ja. Ja? Kto powiedział? Dobra. To tak. Proszę już nie pajacować, bo to się naprawdę dla państwa źle skończy. Chcecie uciec? Kto mi wskaże... To jest jedna osoba. To mi wskaże... Tam jest jedna osoba. Już nie. Stop. Zamykam na klucz. Jesteście uwięzieni w piwnicy. Jesteście naprawdę niesforną grupą. Panowie, mam guma! Szczególnie osoba, która się chowa za tym supem wielkim. Ej! Łomem! Dobra, kto? Widziałem. Ty, ostatni. Stop, totalny bezruch, albo strzelam. Totalny bezruch, albo strzelam. O, i nielegalny przemyt. No to już, widzicie? Chcecie tak skończyć jak on? Panie komendancie, no. Ja wiem, kto ma klucz. Tak, kto ma klucz?
Ale boję się mówić, bo potem mnie będą bić. Nie, będziesz w izolatce, spokojnie. W sensie takiej dobrej, koło komedianta. Ja widziałem, masełko, że on będzie... ma klucz. Ten ma klucz. O, ten. Nie ten, nie ten, ten. Ten tutaj coś ten czerwony. Chowa. Ten. Pomiędzy nami. Który? Tam. Ten, ja ten. Panie komendancie, ja pokażę palce. Dobra, proszę pokazać. Ten! Ten, stop, nie ruszaj się. Ten, tak? Na niego wskazałeś. Dobra, robię przeszukanie. Uwaga. Jak zrobię motkę, wszystko ci wypada, jasne? Co masz w ekwipunku? Uwaga. Pyk, klepnąłem cię. Ej. Są chipsy i narkotyki. Kompocik. Nie, orężatka. Orężatka, tak. Ale on nie ma klucza. Ktoś inny z was ma. Mam, okej, sprawdzę jedną osobę, bo konstytucja zabrania więcej niż dwie osoby. Kto wskaże dobrą osobę? On ma w ręce ma. On ma łomę. A, proszę, przepraszam. Proszę zabrać. Dobra. Wiem panu, że to jest soczek. Pan mi nie wierzył. Dobra, ale kto ma klucz? Po co nam klucz, jak nie mamy łomu? Po co wam łom, jak macie klucz? Takie pytanie zadam. Bo nie mamy klucza. Macie klucz. No dobra. Sprawdzę jutro, a teraz proszę iść spać. Jedna osoba, no niestety, umarła. Ale trudno. Już wam otwieram. Czy może ktoś, kto ma klucz, ich otworzy? Ha? Dobrze. Niech pan idzie spać. Niech pan idzie już spać do swojej... No właśnie, ja muszę już iść spać. Ja już to... Musi pan wypocząć. To prawda. Muszę zakończyć moją służbę. Dobranoc! Dobranoc! Chwilę, ja idę odnieść moje wszystkie bronie. Do mojego roomu. Poczekajmy aż zaśnie, chłopaki. I idę do swojego pokoiku. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie dobrze. I idę spać. Ach. Poczekaj, też. Chłopaki, chodźcie. Chłopaki, wszyscy. Wychodźcie, chłopaki, wszyscy. Już. Chodźcie ze mną szybko, chodźcie. Chodźcie ze mną szybko. Szybko, chodźcie. Zaspał chyba, budzik mu nie zadzwonił. Alarm! Alarm cię włączył! Co jest? Co jest? Podczas mojej służby? Podczas mojej służby? Nie! Wracajcie tu! Dostaniecie chipsy!